Cześć, dzisiaj przyjrzymy się bliżej odcinkowi Misiek Bronze z Bajki Blue. Uważam, że jest to jeden z najlepszych mini-odcinków, a wielu widzów pewnie będzie podzielać moje zdanie. Zostawcie łapkę w górę: będzie tu wiele ciekawostek, sekretów, ale jest to odcinek z Blue i w shortach. Jeżeli jeszcze nie oglądaliście, to będzie, będą tutaj spoilery, więc uwaga. Pokażę Wam ukryte smaczki i ciekawostki, nawiązania do innych dzieł, a także przyjrzymy się bliżej prawu jazdy Ben Bungiego. Oczywiście podzielę się też moimi przemyśleniami i opinią na temat tego odcinka. Także serdecznie Was zapraszam. Mam nadzieję, że usiad usiadliście wygodnie, macie jakieś picie przygotowane. No i zaczynamy. Projekt postaci Miśka Brąz jest dość specyficzny. Jest wzorowany na postaci Angusa z gry wideo A Night in the Woods. Nie wiem czy kojarzycie. Alice Walsh, jedna z dyrektorek artystycznych Blue jest fanką tej gry i stworzyła kilka fanowskich rysunków postaci w stylu Blue. Oficjalny opis właśnie tego mm, Miśka Brąz na stronie internetowej Blue wspomina, że jego teczka jest pełna lizaków i brokatu, którym płaci Bingo za jej kostium męża i brokat. Więc tutaj macie pierwszą taką dość ciekawą yy, i oczywistą. Informację, ciekawostkę, która, którą pewnie być może wiedzieliście o niej albo nie. Mamy też w tym odcinku nawiązania muzyczne. Znalazły się tam dwa aż nawiązania do zespołów rock and rollowych. Pierwsze pojawia się, gdy Misiek Brons wspomina zespół Led Zeppelin, mówiąc: Tutaj cytuję, czasami lubię udawać, że jestem perkusistą Led Zeppelin. To jest pierwsze, a drugie nawiązanie to dotyczy zespołu Castard, którego wokalistą jest Dave McCormack aktor podkładający właśnie głos Bungie'ego. Drugie imię Bungie'ego ujawnionego na, które jest ujawnione na prawie jazdy, na jego prawie jazdy to Castard właśnie. To jest chyba krem, prawda? Bo Master to jest musztarda, a castard chyba to zaraz sprawdzimy. Tak, to znaczy krem po angielsku. No i przejdźmy teraz do głównego wątku prawo jazdy Bungie'ego. Data urodzenia Bungie'ego widoczna na jego prawie jazdy to 25 października październik. Kurde, ja też się urodziłem w październiku. Czyli ta, ta, ta sama data co jego aktora głosowego. Dave Mac, Mac Cormack, rok na, ma rok na prawie jeździ, jazdy także słuchajcie, to jest bardzo ciekawe, że właśnie jest ta sama data co data co ma aktor głosowy, nie? Natomiast co ciekawe, rok na prawie prawie jeźd, jazdy jest 1978 który nie jest rokiem urodzenia Dave'a McCormacka, ale rokiem urodzenia Joe Bruma, twórcy Blue. Także łączą się tutaj te dwie daty. Na podstawie roku urodzenia 1978, Bungie miałby 43 lata w roku 2022. Chyba tak to wychodzi. Jeżeli się mylę, to mnie poprawcie. Niektórzy widzowie właśnie byli zaskoczeni, że Bungie ma ponad 40 lat, ale było to już wcześniej sugerowane w serialu, szczególnie w odcinku baśnie, który rozgrywa się około 1988 lub 89 i przedstawia Banjiego jako dziesięciolatka, więc to już mogło spo spoilerować. Prawo jazdy Banjiego jest dokładną repliką prawa jazdy Queensland, czyli tam w Australii, co ma sens, biorąc pod uwagę, że serial rozgrywa się właśnie w tym mieście i jest tam produkowany przez Ludo Studios. Ma ten sam herb co Queensland i chip, który weryfikuje, że jest to prawdziwe prawo jazdy. Ona prawie jazdy oznacza, na tym prawie jazdy, że Bungie ma prawo jazdy otwarte, a nie tymczasowe lub dla początkujących. Co oznacza, że prawo jazdy Bungiego jest tylko na samochody, co oznacza, że nie ma prawa jazdy na motocykl. Zauważono, że nowy album Rag Island ukazuje się 20 października 5, czyli w urodziny Bungiego i Dave'a McCormacka. Jeżeli chodzi o inne nawiązania, to na przykład żółty miś obok misia brąz to nawiązanie do Patsy'ego maskotki BBC Children in Need. Także widzicie jest tu bardzo dużo fajnych nawiązań. Nic dziwnego, że nawiązanie zostało uwzględnione w serialu biorąc pod uwagę, że Joe Broom przez wiele lat pracował właśnie w BBC jako animator. W Londynie, a BBC dystrybuuje serial, czyli go daje gdzieś tam dalej. Także widzicie, jest tu naprawdę mega dużo smaczków. Jak wiele odcinków Blue, ten zawiera tradycyjne jajka wielkanocne. W odcinku występują oczywiście na nasze polskie tłumaczenie, natomiast to normalnie można powiedzieć Easter Egi, prawda? Więc z tego pewnie będziecie to kojarzyć. Więc występują oczywiście dwa te długie psy. Jeden różowy zrobiony z plasteliny przez Blue w scenie otwierającej i jeden na korytarzu z kapeluszem i wąsami jako kostium e, męża <laughs> bingo, także fajnie. Na końcu korytarza można dostrzec lepkiego gekona takiego samego jak w odcinku pokój. Piłkę tenisową, którą może, można być, może być nawiązaniem do odcinka lepki gekon można zobaczyć w lewym dolnym rogu jadalni w scenie otwierającej. Także widzicie jest tu mega dużo właśnie tych nawiązań. Myślę, że znajdziecie pewnie jeszcze jakieś, bo jest tutaj tych sekretów bardzo dużo. Ja nie będę wymieniał wszystkich. Po raz pierwszy widzowie mogą też zobaczyć nowy kąt biura Bungiego, w którym na tylnej ścianie znajduje się kilka przedmiotów. Więc wcześniej tego raczej nie było, ale dzięki temu, że mamy ten short, widzicie te shorty, mimo że są takie krótkie, to jednak odkrywamy tutaj parę takich fajnych rzeczy i jeszcze jest wiele do zobaczenia, do odkrycia w tym całym domu, w którym mieszka Blue i Bingo, mieszkają. Widzimy tam oczywiście kapelusz safari, skamielinę, muszli i książkę z kością. Także są to trzy przedmioty, które na pewno rzucają się nam w oczy. Przedmioty te nawiązują do pracy Bungego jako archeologa. Czyli można zobaczyć czytającą książkę z odcinka psiako ptak która jest nawiązaniem do książki Jedz, módl się i kochaj, ale słowo módl jest zastąpione odciskiem psiej łapy. Także jest tu naprawdę niemiłosiernie dużo nawiązań i ciekawostek. Mam nadzieję, że wszystkie tutaj je wyłapiecie albo też znajdziecie jeszcze więcej. Także zapraszam do sekcji komentarzy. Misiek Brąz dzwoni do kogoś o imieniu, imieniu Chensi. Może to być nawiązanie do różowego dinozaura z kreskówki Dinotopia z 2005 roku, więc tutaj ja używam angielskich też zwrotów, bo jakby oglądam te odcinki po angielsku. Moje ulubione momenty jakie były no to na pewno zapytam was jakie wasze były ulubione momenty, więc zobaczymy. Co ciekawe ten odcinek dobrze łączy się z innym odcinkiem Perkusja z miniserialu gdzie Misiek Brąz uczy grać w bingo na perkusji, więc jest tutaj, mamy też tutaj nawiązania do studio tatuażu, w którym Bandit mówi, że musi zadzwonić do swojego księgowego, także jest to bardzo, bardzo fajne. I ciekawe czy nie ma też powiązania w tym, że Misiek Bronze uwielbia, uwielbia grać na perkusji, a ten Unicorn e, lubi heavy metal. Być może to w jakiś sposób też jest połączone, ale dajcie znać jakie są Waszym zdaniem najlepsze momenty i czy widzieliście więcej ciekawostek.